Tramwaj, kierunek nowoczesność. Witam z tej, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na podsumowanie poprzedniego filma, czyli Tramwaj, kierunek nowoczesność. Ogólnie wypowiedzieliście się dosyć adekwatnie w komentarzach, raczej adekwatnie, bardzo dużo było komentarzy i teraz na nie, na część z nich przynajmniej, postaram się odpowiedzieć, o ile wiem. No i mamy pierwsze pytanie, które tutaj widzimy. Tragedia, tak małość miejsc siedzących? No i przeanalizujmy sobie, to pytanie się wiele razy tutaj powtarzało, więc po prostu będziemy kolejne omijać. I przeanalizujmy sobie, czy faktycznie nie mogłoby być tutaj więcej miejsc siedzących. Już na wstępie widzimy, że tu jest bardzo szerokie przejście. W teorii, gdybyśmy dodali tutaj jeszcze jedno siedzenie z tej strony, podwójne, to byśmy zyskali w tym miejscu 4 nowe siedzenia i dałoby się jako tego przejść. Ale jednakże, jeżeli jest w ten sposób zrobione, to możemy przejść cały tramwaj nawet z wózkiem dla dziecka. Według mnie, ja lubię chodzić po tramwaju, dlatego akurat mi taki design się podoba. Jednakże w tym miejscu, tutaj, bym dodał dwa miejsca. Moglibyśmy zrobić tutaj podwójne miejscówki. Jedno tu, drugie tu i tutaj też podwójne. Wtedy byśmy tutaj zyskali trzy miejscówki. Jak widzimy, w tym rejonie jest miejsce zestawione na wózek dla dziecka, jednakże według mnie on nie jest tutaj niezbędny, to miejsce. Tu też można było zostawić jeszcze trzy siedzenia łącznie, czyli tu mamy dwa, tu mamy trzy, czyli łącznie mamy już pięć miejsc siedzących, które byśmy mogli tutaj spokojnie montować. No tutaj, tak jak mówiłem, jeżeli byśmy chcieli mieć wąskie już te przejście, to moglibyśmy dodać po dwa przejścia, po dwa siedzenia. I w tym rejonie, no tak, tutaj bym dodał jedno siedzenie, tylko nie patrzące w biletomat, tylko patrzące właśnie w tą stronę, w bok do kierunku jazdy. I tutaj tak samo bym dodał miejsce w bok do kierunku jazdy składane, aby można było je rozłożyć. No a na końcu to akurat jest dosyć dużo tych miejsc siedzących, więc nie ma nudził. Pozamijając ten element tutaj, który jest dobudowany. Tu gdyby było jeszcze jedno miejsce, to nie byłoby źle, ale lepiej tak by było to siedzenie skierowane w inną stronę, bo jak patrząc w ten wyświetlacz, bo to tak trochę nudno. Z przodu zawsze się widziało coś, co się dzieje u motorniczego, a tak to nie wiem. Także taka jest moja opinia. Dałoby się trochę tych miejsc siedzących dodać, nie powiem, faktycznie jest ich dosyć mało. Najbardziej to akurat by najprościej było je zamontować tutaj takie dodatkowe składane. Może się pojawią, ale raczej już wątpię niestety. Idąc dalej, ta nieudolna stylistyka z przodu w rogach przy zderzaku. Tworzenie udanych linii nigdy nie było mocną stroną koreańskich producentów. Wygląda jak Peugeot 107. No i patrząc na ten Peugeot 107, czy ja wiem, czy Hyundai nasz wygląda podobnie do niego? No może trochę tutaj ta maska z przodu, no dobra, trochę wygląda jak Peugeot 107. Natomiast co do nieudolnej stylistyki, no to akurat nie będę się tutaj odnosić, bo to każdy ma swoją własną opinię. Mi akurat nie jest tak, że mi się strasznie nie podoba jego wygląd. No jest taki ścięty jak jazz, tak to bym powiedział. Najbardziej lubię swingi. Tylko przystanki trzeba przydobić, bo za szerokie. No i właśnie dochodzimy do kolejnego fake newsa, który jest bardzo szerzony, a mianowicie tylko przystanki trzeba poszerzyć. Faktycznie trzeba poszerzyć przystanki, jednakże mało kto pamięta o tym, że my mieliśmy już taką samą sytuację parę lat temu, to jest potwierdzona informacja, iż kiedy pojawiły się tramwaje typu Jazz, też trzeba było poszerzyć to tramwaje 128N. Od PESY trzeba było poszerzyć wszystkie przystanki tramwajowe w Warszawie, w sensie nie pamiętam czy wszystkie, ale większość, dużą część. Wtedy to było zrobione w postaci szlifowania. Teraz te tramwaje zarzekają się, iż to jest kwestia naprawienia kilku przystanków w całej Warszawie, znaczy kilku przystanków było podczas pierwszego przejazdu testowego z zajezdni Mokotów do zajezdni Żoliborz, o tym za chwilę jeszcze powiem. Natomiast co faktycznie ważne to jest to, iż po prostu tych przystanków nie jest dużo. Są to w większości stare przystanki, które i tak były do remontu, a tramwaje warszawskie notorycznie konserwują nasze przystanki w ramach tego, żeby na przykład jakieś krzaki nie wystawały i żeby były cały czas dobrze wyglądające jak nówki sztuki nieśmigane, co jest ważne. Natomiast co do samego przekształcania przystanków, to pomijając to, że prawdopodobnie część z nich by i tak była normalnie demontowana, to tramwaje mówią, iż to da się zrobić w parę minut, to jest od ręki. Wystarczy trochę lekko, parę milimetrów przesunąć, a dzięki temu w nowych Hyundaiach będzie mniejsza szpara pomiędzy przystankiem a tramwajem. Co oznacza, iż w starszych tramwajach będą większe szpary. No ale no niestety, nie da się niestety mieć wszystkiego najlepszego. Także to jest za szerokie, to no cóż. Niestety, ale nie podobają mi się te tramwaje. No dobrze, to twoja opinia. Jazzy ładniejsze według mnie. Według mnie swingi są najładniejsze.
To jest kpina dla PESY. Dlaczego sprowadzamy tramwaje z kolei? Hańba. Mało siedzeń, za szerokie, za drogie. No i właśnie, dochodzimy do najważniejszego części, o której mieliśmy. Tutaj mamy jedną osobę, która pytała, odpowiadała na część z tych komentarzy. Bardzo dziękuję za takie odpowiedzi. Za drogie, PESA była droższa. No i ile była droższa? Możemy sobie sprawdzić bezpośrednio informację od tramwajów warszawskich. Tutaj mamy 8 luty 2019, czyli dosyć dawno temu. Tramwaje warszawskie podpisały przetarg, znaczy w przetargu na nawet 213 tramwajów, wybrano najkorzystniejszą ofertę, czyli od Hyundai, który właśnie widzimy. Ale co jest ważne, czego nikt nie pamięta, i to jest niestety śmieszne, a nawet tragiczne. W zamówieniu podstawowym kupimy 123 bambaje i 90 w ramach opcji. Hyundai dopiero zaproponował, iż zbuduje je za 1 825 000 000 zł netto. Zakup uzyskał częściowe dofinansowanie oczywiście z UE. W postępowaniu brały udział także inne oferty, konsorcjum Standard Polska i Solaris Tram jeszcze w grudniu 2018 roku zostały odrzucane z uwagi na to, iż zaproponowane terminy niezgodne były z naszymi wymaganiami. Czyli prawdopodobnie po prostu te tramwaje byłyby o wiele później niż tramwaje warszawskie chciały. Natomiast dochodzimy do najważniejszego. Natomiast propozycja kolejnego producenta, PESA, która właśnie była w tym komentarzu, przekroczyła kwotę, jaką zaplanowaliśmy na przeznaczenie na zakupy. O przebiegu tramwajów i tak dalej poinformowaliśmy w 2018 roku. No i tak, możecie się spytać, ale jak to? Jak to PESA mogła być droższa? Przecież to niemożliwe. To proszę bardzo, tu mamy dokładną kwotę, jaką Hyundai zaproponował. Wy macie odwrócone to trochę na odwrót, bo ja mam to do góry nogami. No i jak widzicie, tutaj kwota jest 1 825 000 000, no i tam jakieś jeszcze kolejne tysiące i złote. Czyli widzicie, 1 800 000 000. Dojdźmy sobie do innych tutaj ofert, które mamy. Mamy, proszę bardzo, PESA Bydgoszcz. 2 836 000 000. W skrócie, PESA chciała o ponad 1 000 000 000 złotych więcej. Tutaj mamy jeszcze oczywiście Standard Polska, która też chciała 2 400 000 000, czyli trochę mniej niż PESA. 2 800 000 000 kontra 1 800 000 000. Czy tylko ja tutaj widzę, iż oferta od Hyundai'a była tańsza o 1 000 000000? Czy wy też to widzicie? Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli tego nie widzicie i jesteście ślepi. Ale mniejsza z komentarzami tego typu. Przejdźmy sobie dalej. Co my tu jeszcze mamy? To te tramwaje, których żaden kompetentny naczelnik tramwajów nie zmierzył po szerokości. No i tak, tutaj tramwaje stwierdzam, iż wszystko było w trakcie naszego powstawania tramwaju na każdym procesie badane, sprawdzane, aby nie było żadnych niedobrych problemów. I to, że są trochę za szerokie, a parę milimetrów, to jest zgodnie z planem, bo tramwaje warszawskie chcą, aby nasze tramwaje były coraz szersze i coraz bardziej pojemne, jeżeli chodzi o liczbę osób stojących, niestety nie siedzących. Priorytetem było zakupienie czegoś, byle nie od polskiego producenta. No tak, kolejny komentarz typu, przecież 1 000 000000 to można sobie znaleźć na drzewach rośnie, co nie? Ciekawe, kiedy Koreańczycy zamówią polskie tramwaje. Trzeba być idiotą, żeby zlecić komuś produkcję czegoś, co sami produkujemy. Kolejny komentarz z cyklu, nie wiem co to jest przetarg. Może wam wytłumaczę w bardzo szybkim skrócie. Przetarg ogłosiło tramwaje warszawskie i oni wybierają. Wybierają z całego świata. Kto się zgłosi, to oni sprawdzają, co jest najlepsze. Pod względem ceny, pod względem jakości, pod względem branży i innych rzeczy, które są wymienione w przetargu. To wszystko jest sprawdzane w trakcie przetargu i osoba, która tworzy ten przetarg, czyli chce właśnie, aby dla niego były te produkty robione, czyli w tym wypadku tramwaje, wybiera najkorzystniejszą dla niego ofertę. W tym wypadku to była oferta Hyundai'a. A nie wybiera oferty, która jest z polskiego, to wiemy, polskie to najlepsze, to w ogóle trzeba kupić, bo trzeba wspierać Polskę. No nie, no jeżeli coś jest droższe o 1 000 000 000, to tego się nie kupuje. Po prostu taniej jest ściągnąć z innego kraju, zza oceanu, niż kupować w Polsce. Kolejne komentarze są równie odjechane, więc trzeba być idiotą, żeby kupować coś tylko dlatego, że jest krajowe. ZTM czy TW
To są organizacje charytatywne, a ponieważ to Hyundai przedstawił tańszą ofertę, na lepsze tramwaje i oczywiście w sensie ceny jednostkowej, jakości wykonania, jak i kosztów eksploatacyjnych Hyundai zauważają kilkakrotnie mniej prądu. No to już pomijając właśnie, że mniej prądu zużywają niż Pesy, to tutaj jest właśnie bardzo dobry komentarz, który to rozumiem. Rozumiem, że wszystkie kraje kupują polskie tramwaje, to też są idioci, patrząc na twoją logikę. Obawiam się, że jednak nie umie pan czytać ze zrozumieniem. Napisałem, że głupotą jest kupować coś tylko dlatego, że jest krajowe. Dobrze, nie będę tutaj się rozgadywać, przejdźmy do kolejnych komentarzy, bo to jest po prostu idiotyzmem. A tutaj kolejny komentarz a propos tego, że nie potraficie mnie zrozumieć, no niestety możecie zawsze wyłączyć po prostu dźwięk w wyciszyć film, a ja postaram się powoli jakoś dostosować, ale i tak według mnie moje słownictwo jest tutaj w pełni do zrozumienia. Idąc dalej, podobno trzeba przystanki tramwajowe przebudować, bo tramwaje przez stolicę Polski jechał nawet kilka godzin. Trzeba się wybrać do stolicy i zobaczyć ten cud techniki Made in Korea. Pan Rafał widzi, co kupuje na polskie tory tramwajowe. No i to jest po prostu przykładowy komentarz po obejrzeniu głównego wydania wiadomości w TVP. Czyli nie wiem, wypowiem się, bo tak mi powiedzieli w telewizji, a przecież telewizja nie kłamie. Otóż niestety, że państwo, telewizja kłamie, a raczej używa środków w postaci półprawdy. Co to oznacza? Oznacza to to, iż mówimy tylko to, co nam pasuje, a nie mówimy tego wszystkiego, co jest ważne. Dlaczego o tym mówię? Podobno tramwaj przez stolicę Polski jechał nawet kilka godzin. To się zgadza. Tramwaj z zajezdni Mokotów do zajezdni Żoliborz jechał 5 godzin. I teraz czemu on tak długo jechał? Można dosyć domyślać, no przecież trzeba było zbierać wszystkie przystanki, żeby przejechał. On taki jest wolny, tragiczny i bez sensu. No to już niestety tak nie jest. Jakbyśmy chcieli myśleć, patrząc na to, jak nasz prezydent jest nieudolny. Nie będę o tym mówić, czy nasz prezydent jest dobry, czy nie, bo dobrze wiemy, że jest pół na pół, a raczej w różne strony się zawsze przechyla w zależności od inwestycji, więc to jest ważne, to ten tramwaj był holowany. Czemu tramwaj był holowany przez całą Warszawę, skoro to jest tramwaj, który będzie normalnie jeździć po naszych Warszawach? Ponieważ nie ma on jeszcze homologacji. Bez homologacji żaden pojazd nie może jeździć normalnie po torach ani drogach. A ponieważ ten tramwaj nie ma jeszcze homologacji, jest ona aktualnie w trakcie robienia, to był po prostu przeciągany przez całą naszą Warszawę. To było się oczywiście odbywało w nocy. Co jest ważne, czemu to trwało 5 godzin? Ponieważ tramwaj może być holowany z prędkością 20 km na godzinę na normalnym torowisku i z prędkością do 10 km na godzinę przy przejazdach i przejściach dla pieszych. Dlatego jeżeli się jedzie taki odcinek, jedzie się 5 godzin. Także proszę bardzo, wytłumaczyłem wam niesamowitą ciekawostkę. To jest po prostu niezrozumiałe, żeby zajmować jakieś azjatyckie tramwaje, gdy mamy Pesy pod nosem. Dobrze, kolejny tutaj widzimy osobę, która w ogóle nie wie, o czym mówi, czyli miliard przecież rosną na drzewach. Widać, jak peowska mafia dba o polski przemysł. Kolejny narodowiec. No, gratulujemy. A różnica w tym, że obsługuje 5G. A tutaj dla pana to akurat też bardzo, też zrobimy. Tutaj jest bardzo dobry komentarz, to akurat pod nim się podpiszemy. Nie wyróżniają się niczym szczególnym. Jakbym zobaczył go na ulicy, to nawet bym nie zauważył żadnej różnicy. No i to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, różnica jest niewielka. Nie ma drzwi z przodu dla pasażera, ta tylko dla motorniczego. To jest moja akurat tutaj koncepcja. No, przejdźmy sobie do kolejnego komentarza. Tylko Konstal 105. Na, każdy ma swoje zdanie. Rampy dla niepełnosprawnych rozkładane ręcznie, a w swingach są automatyczne. Poza tym podobne do tych spes. No cóż, o rampach akurat się nie wypowiem, bo o tym na razie nic nie wiem i szkoda w sumie, że się nie zapytałem prezesa tramwajów albo kogoś z Hyundai, jak to był na miejscu, bo to jest dobre pytanie, więc ponieważ nie wiem, to nie będę się na ten temat wypowiadał. Idąc dalej, dlaczego nie mieszczą się na przystankach? No bo po prostu są trochę za szerokie. To jest normalna sytuacja, jak się kupuje nowe tramwaje, że może się trochę różnić ich charakterystyka. Może trochę jedną w drugą. Na przykład zwróćcie uwagę, że swingi specjalnie tylko po to, żeby się mieściły na warszawskich właśnie torach tramwajowych, nie trzeba było żadnych przystanków zmieniać. On się zwęża przy samym dole. Jazzach już stwierdzili, że nie ma tego sensu i przystanki trzeba było szlifować. W Hyundai poszli o krok dalej i po prostu trzeba trochę przystanków, parę starych. Tutaj i tak były do remontu naprawić. Bardzo ładne. Wreszcie malowanie.
kiepskie te schody do kabiny. No cóż, no z tym się akurat zgodzę, 3 schodki, znaczy z jednej strony kiepskie schody do kabiny, z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że dzięki temu motor niczy będzie bardzo wysoko. Czemu nie polskie? Bo były droższe o miliard. Czemu ja dopiero teraz odkryłem ten gamat? Super. O, to aż serduszko ci dam. Tego nie rozumiem komentarza. Może mi ktoś wytłumaczy, o co chodzi w komentarzach. Czy to była zajezdnia Żoliborz? Pozdrawiam. Tak, to była zajezdnia Żoliborz. Na zajezdni Żoliborz można było oglądać te tramwaje nowe. Znaczy to jeden tramwaj był w sumie. Ta kolorystyka, czyli mocny żółty kolor tramwaju i przedziwna tapicerka buloczkawe z jakimiś ornamentami są złym pomysłem. No cóż, tramwaje warszawskie akurat taką kolorystykę wybrały i wszystkie transporty w Warszawie WTP ma taki sam kolor. Ja tam się cieszę i tak, że jest równo cały żółty z czerwoną górą, bez czarnych zderzaków i co gorsze ohydnymi dresami. Dobra, tutaj to już jest o komentarzach o tym, jak one wyglądają, to nie będę się w to wciągać. Lepiej by było, gdyby siedzenia były pod oknami, plecami do okna, brzuchem do środka, jakby, a na początku i końcu 4 razy 4 osobowe siedzenia. To nie jest zły pomysł, faktycznie, gdyby było tyle więcej miejsca, to byśmy siedzieli jak w metrze. No trochę różnica w metrze tutaj, albo w niektórych SKM-kach. Wygląda jak Pegot 107, to już widzieliśmy. Czumy. Tak, na czumy teraz jeżdżą bambaje. Naprawdę taniej nie było kupić od PES-y. No nie było taniej kupić od PES-y, bo były droższe o miliard. Później na te wszystkie komentarze odpiszę po opowieniu się tego filmu. Bez sensu zakup. Jakby w Polsce nie było producentów tramwajów. Kolejny, no tak, widzimy. Polskie tramwaje są ładniejsze. No, każdy ma swoją opinię. Świetne te drzwi dla motorniczych. Widzę już, jak kobiety w spódnicach wypadają. Dobra, to jest dobre z tym, z faktycznie warszawianki jak będą wchodzić, tam nie ma rączki, to tym mówiłem, barierki, żeby się podciągnąć i no to może być ciekawie wyglądać, ale trzeba zwrócić uwagę, że przecież w Konstalach podobnie się wchodzi po schodach, też mu trzeba chodzić. A nazwa Trzaskowskie. Dobre. Proszę o poprawienie wymawiania słowa tramwaj, bo zaraz jak mówisz, od razu mówię, jeżeli ktoś zauważył, że mówię tramwaj, czasami bambaj, to dlatego, iż bambaj to jest słowo z gwary warszawskiej. Także proszę tutaj się nie nadpobudzać, że używam po prostu warszawskiego języka. Ale żeby było wam prościej, od jakiegoś czasu już mówię w obydwu częściach językowych. Nie dość, że są brzyskie, to jeszcze się nie mieści na peronach przystankowych. No i tutaj napisałem właśnie, że jazzy też się nie mieściły. Przy coraz zwiększającej się liczbie starszych ludzi w Warszawie, taka mała ilość miejsc siedzących jest doskonałym rozwiązaniem. I tu się zgodzę z tym komentarzem, iż jest bardzo mało miejsc siedzących. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż to są tramwaje dwukabinowe. Będziemy mieli trochę takich tramwajów. Możemy sobie przejść na stronę tramwajów, proszę bardzo. Będziemy mieć 85 takich tramwajów dwukierunkowych, w których właśnie jest mało miejsc. 18 jednokierunkowych, których właśnie będzie o wiele więcej miejsc siedzących niż tych aktualnie. No i 20 krótkich, na przykład takich 13 czy 27, które nam zastąpią. Tak, będą na linii prawdopodobnie 14 jeździć. Także tak, faktycznie jest mało miejsc siedzących. Jednakże co do liczby osób starszych, które jeżdżą w komunikacji, trzeba zwrócić uwagę, że ja nie jestem przekonany w 100%, że oni zawsze potrzebują miejsc siedzących i nie mają więcej energii niż osoby, które faktycznie potrzebują usiąść. Nie mówię tego o wszystkich oczywiście, ale często się zdarzam z babciami, które tylko biegną do miejsca siedzącego przez cały tramwaj. Przy stałe zwiększenie, to już właśnie czytałem, ponad 2 miliardy złotych wydane w Korei zamiast w Polsce. To jest jakiś dramat. No i tak. Pieniądze rosną na drzewach. Chyba tak to skomentuję. Masakra, kupili tańsze, naprawdę. Kupili tańsze, naprawiać będą nie wiadomo gdzie, mniej miejsc siedzących, odpesy, brak wejścia z przodu, wejście konduktorskie dla... No tak, no tu mamy oczywiście o tym wszystkim. Tu a propos właśnie nie wiadomo gdzie będą naprawiać. Faktycznie no przez ocean, nie wiem dokładnie jak to będzie zrobione. Prawdopodobnie na nowej zajezdni będzie jakiś nowy kompleks naprawczy dla tych bambajów. Natomiast to jest ważne, to iż Hyundai na długie naprawdę lata zapewnia nam tutaj gwarancję i gwarancję na produkowanie części nowych, od nich będzie można je też pozyskiwać. Także to akurat nie wiem jak z PES-ą było, ale wiem, że w Hyundai tak to jest. Szkoda, że władze Warszawy nie wspierają polskiej gospodarki. Kolejny nadodowiec. Bo pieniądze przecież rosną na drzewach. Pięknie. Następne tramwaje 100% polskiej produkcji. I tutaj właśnie dochodzimy do też ciekawej części. Nie wiem czy wiecie, tego też nie powiedzą na pewno w głównym wydaniu.
iż te tramwaje są w polskie. O ile faktycznie są w całości składane za oceanem w Korei, u nich w Hyundaiu, to trzeba zwrócić uwagę, iż jak te tramwaje dobrze pokazały, tutaj możemy sobie przejść na stronę tramwajów i możecie zobaczyć, że ponad 60% komponentów nowych tramwajów pochodzi z Polski i z Unii Europejskiej. Jak widzicie, macie tutaj całą Polskę pokazaną z różnymi firmami, które właśnie robiły komponenty dla nowych tramwajów Hyundaiów, gdy były później składane, owszem, poza Polską, a później wróciły do Polski. Czyli polski przemysł napędził polski tramwaj, a konkretnie koreański, który przyjechał do Polski. Czy to jest cały czas wywalanie pieniędzy w błoto i wywalanie ich za ocean? No nie wiem. Idąc dalej, lecimy z komentarzami, bo jeszcze jest ich tutaj, ale chcę odpowiedzieć na wszystkie komentarze, które się pojawiły jako pierwsze, a nie pod komentarze. A dlaczego nie polskie? Nie ma polskiej produkcji. No pieniądze rosną na drzewach, miliard był jedną drugą. Nic nowego, nasze ładniejsze. No to już zależy od każdej osoby. Macie własną opinię. To ile tramwajów ma miejsc siedzących? No tutaj sprawdzaliśmy na zdjęciach, teraz nam się powinno wyświetlić. Jeszcze tyle jest tam miejsc, ile jest pokazanych. Niestety to nie jest dużo. No mogliby coś z tym poprawić. Dziś w TV donosili, że nowe tramwaje nie mieszczą się w przystankach. Żaden wykonawca zamówienia za ciężkie pieniądze bez sprawdzenia realiów, w jakich się porusza. Nikomu nie chciało się zmierzyć przystanków, wysepek i innych sprzętu, który potrzebny jest do obsługi torowisk zwrotnic. Brawo, trzasku. No i właśnie, to prawda, nie mieszczą się, ale to jest wszystko zgodnie z planem, bo przystanki i tak to jest tylko parę przystanków starszych, które idą do remontu. Zanim te tramwaje będą faktycznie użytkowane w Warszawie, to już wszystko będzie normalnie działać. O, tu już ciekawy komentarz. W Krakowie też niby spec mierzyli i jak pojawiły się krakowskie z PES-y, okazało się, że te pomiary były warte. Także no, widzimy, że nie tylko w Warszawie są takie odjazdy, tylko w Warszawie mamy po prostu tak napłażoną telewizję, żeby wszędzie pokazywać. W sensie ogólnie nawet nie telewizję, tylko wszystkie. W ogóle nie wygląda nowocześnie. Uważam, że stolica powinna prezentować rodzime technologie, bo to wizytówka Polski. Według mnie stolica powinna pokazywać, iż nie jest tylko i wyłącznie produktem krajowym, nie jesteśmy w reżimie i możemy kupować produkty nie tylko polskie, a mieć też różne tramwaje z innych krajów. Także tak to wygląda. Warszawa wielokulturowa i tramwaje muszą być z egzotyków krajów, a serwis zajmie się RAF. Bo taśmy klejące u niego dostatek. Tak, to wszyscy znamy, jak nasz prezydent taśmą klejącą naprawiał. Ale egzotyki tych krajów tak akurat lubię, bo nie muszę jeździć poza Warszawę, żeby mieć egzotykę. 33 metry tramwajów i tylko 31 miejsc siedzących. Dla porównania posowskie Twisty jeżdżące w Gorzowie mają tylko 24 metry i 48 miejsc siedzących. Podobno nawet są dwukierunkowe. Nie wiem, nie widziałem ich. No cóż. Akurat co do miejsc siedzących, to nie mówię, że to jest dobra nowina, że jest ich tak mało. Dla mnie to porażka, nie dość, że nie mieszczą się na przystankach, to jeszcze dramatycznie mało miejsc siedzących, w dodatku moim zdaniem zbyt delikatne na warunki atmosferyczne i na warunki użytkowania w ruchu. No nie wiem. No nie wiem, co do tego odpowiedzieć. To nie są tramwaje dla Warszawy. To tramwaje przystosowane do starych, historycznych i turystycznych centrów miast europejskich. Bez wysepek i wydzielonych przystanków. Mała ilość miejsc dla wózków, zarówno inwalidzkich, jak i dziecięcych, to faktycznie jest ich mało, gdzie wsiadać się z ulicy obu stron, by przejechać na stojąco trzy przystanki do następnej atrakcji. Bądź baro, a nie dla Warszawy, gdzie długie linie tramwajowe z braku rozwiniętego metra służą do codziennego przemieszczania się mieszkańców na długie dystanse. No tak, z tym się zgodzę, niestety w Warszawie mamy mało metra, dużo tramwajów. To pewnie niedługo się poprawi. Fajnie wygląda ten tramwaj, tylko czemu tak mało miejsc siedzących? No niestety, właśnie to jest dobre pytanie. A pan Trzask, jak się popsują, będzie je naprawił w Korei? No, najprawdopodobniej, ale ja jednak sądzę, że oni mają jakiś tutaj wydział w Polsce. Przecież one z Gdańska, czy tam z Gdyni dokładnie, to w jeden dzień niecały przyjechały do Warszawy, więc to spokojnie dotrze. Nowoczesny tramwaj, który prezentuje się jak istna perełka. U nas we Wrocławiu już kursują nowe tramwaje Skoda 16T. No, nie wiem jak mam ocenić Skoda 16T, ale wygląda też jakoś dziwnie, jakoś nie wiem. Idę dalej, trochę wolniej mów, bo to brzmi jak jedna wielka paplanina, prawda? Zwolnimy, postaram się w kolejnych filmach. Najładniejszy tramwaj w Warszawie, niech mi ktoś powie, że nasze swingi są lepsze.
No, swingi są lepsze, akurat mi się bardziej podobają. Piękność, nie mogę się doczekać. To jest jakiś, widać, jeden komentarz. Mało łapek w górę. Dlaczego biedny? Bo głupców zamawiam 200 zestawów od Hyundai'a, finansując tam miejsce pracy zamiast w naszych fabrykach. Już mówiłem, że 60% komponentów jest Polski. Oferując nowocześniejsze i ładniejsze konstrukcje z już istniejącym serwisem. Tak dba o nasze inwestycje Czartkowski. To jest pomysł na rozwój kraju tego bez ucznika. No, także tak, tak. Miliard przecież rosną na drzewach i tak dalej. Nie będę się rozgadywać. Wiecie, o co chodzi. Idąc dalej, w ogóle dolina, że w całości rzeczy przypływają do nas. Powinny być takie pojazdy wytwarzane w Polsce. Zgadzam się tym, że powinny być w Polsce wytwarzane, ale nie za tak okropne ceny. Jakby nie bym chciał mieć wolny miliard złotych i kupić sobie jakąś niezłą lokalizację do mieszkania w Warszawie. Macie? Bo według komentarzy to wy macie tyle pieniędzy. Nie wiem, chyba jesteście jakimiś politykami niezłymi. W końcu większość kabiny z osobnym wejściem. Znacznie bardziej odizolowana, lepsza widoczność, jest związanie typowo kolorowe. Tylko brakuje podęczy na zewnątrz po obu stronach drzwi do kabiny, więc tu trzeba poprawki. Póki jest etap produkcyjny albo pozostaje latanie z bolcem przez przedział pasażerski. No tu się zgodzę, chyba pan jeździ tramwajami, bo to akurat jest dobry komentarz na temat. Piękny bambaj. Jak wyglądają, jaki transfer fur pieniędzy za granicę zamiast do polskiego przemysłu przez PO-owskich i no cóż, no tak to wygląda, no ja tam bym wolał wydawać mniej niż więcej. I to tyle. A pokaż jeszcze więcej odpowiedzi, czy coś tu faktycznie będzie. Ojej, no tu widzę, że ktoś się rozgadaliście. Jest tego dużo, dużo tych komentarzy. Ja wszystkich nie czytałem, bo jest po prostu ich za dużo. Mam nadzieję, że taki film wam odpowiadał. Jeżeli jesteście z TVP i twierdzicie, że miliard pieniędzy można wydawać tylko na polski przemysł, napiszcie w komentarzach. Napiszcie też, czy państwo nasze, polskie, jeżeli byśmy chcieli właśnie wydać ten na miliard ekstra, powinno się dorzucić do naszych tramwajów warszawskich, bo nie dorzuca się, dobrze o tym wiemy, a tylko pieniądze z Unii nam tutaj pomagają przy zakupie nowych tramwajów. To było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Plac Pięciu Rogów nadchodzi, a wy kiedy to oglądacie, będzie Radio Avizo. I niedługo będzie gość Avizo nasza z historią tramwajów warszawskich. Tak przy okazji się złożyło. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!